Kościół Boży. Efezjan, rozdział 2, werset 19-22. Tak więc już nie jesteście obcymi przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. Przyjdź do Kościoła Bożego, gdzie kapłanem jest Chrystus Pan, gdzie głową i opoką jest Chrystus Pan, gdzie kamieniem węgielnym jest Chrystus Pan. Jezus was zaprasza jako świętych i domowników zbudowanych na fundamencie apostołów i proroków. Wy jesteście mieszkaniem Bożym w Duchu Świętym, pełni miłości, dobroci i radości. Przyjdź do Kościoła prawdziwego, który powstał z natchnienia Bożego, prowadzony Duchem Świętym i prawdą, całkowicie na bazie Pisma Świętego. Każdy w kościele tym to brat i siostra, każdy czuje się szczęśliwy, bo Bóg zbawienie ci śle i daje ci pokój umysłu i serca. W domu Boga módl się do Boga, otwórz Mu serce i swój umysł, złóż wszystkie sprawy u Bożych stóp, uwielbiaj i wywyższaj Boga. Bóg ci poda rękę, Bóg poprowadzi cię do zdroju wód, Bóg ci oferuje życie wieczne, tylko przyjdź i je weź. Amen.